Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korlaz. Myślałem, że wręcz zaczniesz z tej strony. Witam serdecznie. A także z Daszek. Z Daszek. Witamy. O, z Daszek serdecznie. Może być też, nie? To... Z Daszek, może być też. No. Daszek, tak. Pozdrowienia z raju. Taki szybki wstęp, jeżeli chodzi o naszą nową serię koopową. Znaczy, pytanie, czy z tego wyjdzie seria koopowa, to zobaczymy, co ta gra będzie miała do zaoferowania, bo tak naprawdę to prócz chwili w demku, które... Przyznam, że zachęciło, bo ciekawym humorem i ciekawym pomysłem na survival z wykorzystaniem elementów Factorio, no to zapatruje się bardzo optymistycznie, ale co z tego wyjdzie? Jako fan Factorio, co? Jako wielki fan Factorio i Satisfactory, mówisz to. Satisfactory, tak, tak. Satisfactory, no. A tu będą zady w Factorio, bo w sumie tu mamy co zarządzać tymi zombiakami. Jest tak, to jest element odróżniający od innych gier. Ciekawe podejście, bo docelowo mamy stworzyć swoją farmę zombiaków, który... Farmę? Znaczy farmę, no tak można nazwać, osadę zombiaków. No dobra, lepiej to brzmi może osada, no, nie? Bo tak... Farma zombiaków brzmi, jakbyś zasadził zombiaka i go potem, wiesz, no, wyrywał. Albo jak jakiś obóz pracy czy coś. A oni, mimo że będziemy kontrolować ich umysły, no to zakładam, że będą się cieszyć z tego, że żyją u nas, bo mogliby żyć na zewnątrz. Mogliby. Ale jak to życie będzie wyglądało, czy my musimy ich karmić, czy się opiekować, głaskać, czochrać, no to przekonamy się w samej grze. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources? A home? Without anyone to rely on? Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our Zombie Guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title, or diploma to get your own Zombie Guard. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. No i jesteśmy, tak już tym razem Tak jest. A chodź, nie, to pobiegłeś, ja ci chciałem sztuczkę pokazać na dzień dobry. Pokaż sztuczkę z patykiem. Tak, zobacz, patrz, to twoja ulubiona sztuczka. No. Widzisz? Zrobiłem białą plamę. Już myślałem, że na start wyciągniesz, znaczy zdejmiesz koszulę, nie? Ulubiona sztuczka. A nie, nie mogę niestety, nie mogę. Znak ile idzie. Tego tam na dole jest, zobacz. No, ale mogę w nich celować, tylko chyba nie mogę rzucić kijem niestety. Czy to światełko do nieba? No, ta gra w ogóle daje mi taki trochę vibe, była kiedyś fajna mobilka. Borderlandsów też, no tak samo tego, Dead Island, jeżeli chodzi o kolory i całą tutaj stylistykę. Ale była kiedyś też taka mobilka, Last Day on Earth, coś takiego. I grałeś, to wiedziałem, no. Tak, tak, to jedna z niewielu, których się pojawiła na kanale, ale wkręciła się mocno. I dlatego też to tutaj tak trochę zachęca, żeby wypróbować. No, ale to najpierw pogadajmy. Witamy w raju. I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here?
Wait! Hold up! What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Ale oczywiście, patrz, no... że musi być jakiś Bob. Myślę, Jay i cichy Bob, ale myślę, że gość cię tu zainteresował tym, nie? Że zombiaki pracują same, generator uzupełniają. Tak. Uwielbiasz takie procesy. Tak, o, jest tak. Mapa. Trzeba będzie ustalić, co kto będzie robił. Zobacz, samo, ale to teraz trochę mi zabiera zabawę, nie? Bo znaczy, to... wiesz, zabiera moją robotę, jakby nie patrzeć, te zombiaki. Nie? Twoją? No to ja zawsze byłem odnoszenia patyków różnych rzeczy. Ty budowałeś bazę, a ja nosiłem, nie? A teraz to w tę stronę. Nie jestem w stanie określić, czy ta mapa jest tak wielka, jak faktycznie tutaj pokazują, czy to nas oszukują trochę wielkością tej mapy. Nie, no jest fajnie, jest duża, faktycznie. Jest, ma takie trzy strefy jakby. No. Tak. I widzę jeszcze Widzę twój znacznik? Ile znaczników to można postawić? Widzisz się na mapie, czy nie? A to zobaczę. A jest, tak. To dobrze, bo już myślę, że to są nasze kolejne misje. Mnie bardziej zastanawia, że na dole widzę coś takiego jak ogień i śnieg. Czyli co, będą jakieś pory roku? No zobacz, pod życiem. A to nie jest ciepło twoje? No, to jest temperatura ciała? Że za gorąco, za zimno? No tak, ale czy to nie będzie zależne od pory roku na przykład? Myślę, że strefy będą zimne i ciepłe. A, chyba, że od strefy. Może być też tak. Tak bym powiedział. Póki co może warto powiedzieć też takich technikalia na start, bo wiem, że ty jesteś tutaj zawsze... A, no ja już zafascynowany grą. Zafascynowany grą tutaj... i tak z tymi... O, pada coś. O, no dobrze, zaraz może być zimno jak w Kingdomie. Możemy iść tędy dołem chyba. No oczywiście, kolejny odcinek, jak to zwykle u nas, już dziś u Staszka o 16. A, to jest tak, a właśnie, bo to jest inaczej niż zwykle, no. To taki żarcik sytuacyjny, no to... Sytuacyjny. Zbieraj szałwie. Nie wiem, po co się przyda, ale liście szałwia są. Tu też jest? O, jak była szałwia zupełnie. No. Oj, no, proszę. Ty mi chyba... Czekaj, gdzie ty jesteś, że cię nie o, ma? O, chodź tu się z nimi pobić trochę. No właśnie jedziemy się zastanawiam. Jesteś przekonany, że jest? Damy radę? Czekaj, ja spiść. Nie, proszę. Nie jestem przekonany. A ja zabiłem babkę. Dobrze, ja mam ich 5 naraz tutaj. Nie, ale jaka muzyka się odpala od razu na to. Dobij jest nawet napisane coś. O Jezu, jaka walka tu od razu. Czy mi się kojarzy trochę z tym? Na bogato wyjdziemy, no. Z Project Zomboid trochę. Tylko, że tam tak na ostro nie wchodzili z dźwiękami. No nie. I od razu jak ugryzł cię zombiak, to koniec. A ten nie był dobry? Nie wiem, dostałem drugi poziom. Zepsuty hełm do hakowania. O, to może się przydać nam. Też dostałem drugi poziom, więc jesteśmy w party tak zwanym. A możemy już rozdać? Wow, samodzielna armia. Albo pełna masz? Kontrola. Jak się włącza? Chyba na tab nadusiłem przypadkowo. Ja nie mam pod tabem nic. No i to mi się coraz bardziej zaczyna podobać. A może na i? Ekwipunek i duże tam. Duże drzewko pewnie. Twoje łuki i kusze wystrzeliwują 2 pociski jednocześnie. O! Już. A ty miałeś być magiem w następnym koopie, przypominam. Nie, to ty chcesz się pisać na maga. Jest... Ale ja miałem być magiem, tak. A ty miałeś iść na front. Jest pierwszy poziom, już chyba wiem, na co wydam punkty. Plus 70 zdrowia. Wszystko klasycznie widzę. Przejrzę w międzyczasie tak zwanym. A czekaj, bo ja chyba spojrzałem na koniec listy, a to tu są. Łe, ja od góry patrzyłem na to. Francuzi to jednak... Jak to? Ja z góry chciałem sobie odblokować rzeczy, a nie z dołu. A to chyba najpierw z dołu. No tu widzę, jest 0, no. Jest zdrowie, a jest 10%. Ale są też ciekawe, można ożywić te zomboty i tak dalej. Zwiększa ilość złomu pozyskiwanego przez zomboty. A, myślę, że ja pozyskuję. Przez zomboty, tak. Przez zombaty. Strzał z ukrycia, śmiertelny strzał. No dobra, to teraz ma to sens. To rzeczywiście, takie wydawały mi się OP te moce tam na górze. I tak mówię, co jest? Otrzymano leczenie. A, recykling to nie wiem, na ile się przyda i jest bestia. To co, bierzesz pielęgniarkę? Nie wiem, w sumie jestem na razie wiem, że nie dokończyliśmy mówić, a są jeszcze 3 drzewka w ogóle, widziałeś, że są 3 drzewka, hakowanie w walce i przetrwanie. Przyjrzałem wszystkie tak na szybko, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. A to możesz, wiesz, jeszcze z nimi tutaj walczę, rozglądam się po okolicy, więc jak chcesz, to możesz jeszcze tam posiedzieć w drzewku. To ja sobie zwiększę złom z recyklingu, już. Jeżeli
seria przyjęłaby się i zainteresowała, to będzie jakaś lektura, to jeszcze pamiętam z demka. Ojej, czytam. No to wtedy myślę, że będziemy spotykać się codziennie, tym bardziej, że lada moment kończy się Shrouded i to by mogło stać się nową naszą serią na kanale taką. Tak. Wyczekiwaną każdego dnia, a przynajmniej mam nadzieję, że wyczekiwaną. Chociaż czy tak będzie, no to też zależy od... Wszystko w waszych rękach. O, może tak. I łapkach, waszych, komentarzach. W waszych kliknięciach, tak. Bo zwykle wiedzieć... to nagrywamy tak, że jeden, jakby mamy rzeczywiście odcinki codziennie, czyli raz u mnie, raz u ciebie i wspólna playlista w opisie, więc to łatwo trafić na to, co tam jest. Dobra. Czytasz? Podnoszę, już wchodzę w interakcję. Bonds Archives B-48-3 The Emotional Support Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a saddle, then order it to heal you while in combat and to collect items while out of combat. Co? And that's it! A Zombot to heal you, transport you and collect items. Hmm? There's more to life than combat. To jeszcze zobaczę wytwarzanie bandaży, jak tam kończysz oglądać. Przejdź do karty wytwarzania. Gdzie my mamy kartę wytwarzania? Ja mam podsumowanie tej scenki w jednym słowie, mogę ją podsumować. No, czekałem na coś takiego. Co to jest? Co tam się dzieje w tej grze? Więc ale przynajmniej widziałeś, tam było powiedziane, że możesz, Zombot będzie cię leczył. Wreszcie jakiś partner, który będzie mnie leczył. No i podnosił może z martwych. Też. Ale patrz, wytwarzanie nawet... nam każą zrobić, zobacz na start bandaża. Tak? Nie musisz nic mówić, tak, a ja podnoszę szałwie. A ścinasz drzewa już? Nie, ale to może... Czekaj, ja nie sprawdzałem, co nie mamy w wytwarzaniu. Czym. Nie ma żadnej opcji, wytwarzanie. A, nie sprawdzałem jeszcze, wiesz. Bełt, śród, o kurczę, to oni tak na grubo od razu idą. Śród, walkę. No w tej ciszy. Ja mam wrażenie, że to jest więcej pancerz leśny. To z tym, z Greenhellem się kojarzy mi tak trochę. Tak. Tu więcej na start dają takich walecznych rzeczy niż użytecznych. Zobaczymy, w jaką stronę to warto, pójdzie. Warto też powiedzieć, że znaczy ja wchodzę w tę grę absolutnie w ciemno. Ja nic o niej nie wiem. Pierwsze odpalenie, ty grałeś chociaż w demko, to coś tam ja się orientujesz. Ja miałem chwilę na demku, no. Bo, a ja to absolutnie nie wiem, co się dzieje, więc będzie pewnie pierwsze odcinki, to będą takie trochę zagubienie. Tak, tylko że ja też trochę tak podchodziłem do tego, że gra... A to jest aktywuj. Nie wiem, czy aktywowałem domowy ten punkt, bo to wygląda jak szybka podróż. Aha. Aktywuj wszystko. No to będziemy mieli szybką podróż w przyszłości. Też tak nie chciałem sobie za bardzo spoilerować demkiem, bo wydawało mi się, że ta fabuła może być na tyle przyjemna, zabawna i interesująca, że no głupio by było sobie zdradzić wszystko, a nie pokazać tego na kanale. A znowu wiesz, owszem, bez ciebie nie idę. O, no ja jestem już obok, gadaj z Bobem. No, mamy Boba. Oh hey, you're new here, right? Ha. I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked. If not, run! Dobre jest to, że nie zabiliśmy wszystkich jeszcze. I mamy zapas tych zepsutych hełmów. Latarkę też mi kazali. Tak. W nocy dzikie zombie stają się silniejsze. A, aha, super. Ale to wytwarzanie w rękach możemy wytworzyć. A możemy w rękach wytworzyć ten hełm. Hełm hakerski jest nie do jest taki drogi. No, ja bym może od razu dwa machnął, bo pewnie... Ciekawe, czy jest jakiś limit zombiaków, które masz a wiesz tam... co, ja nie mam złomu, żeby to zrobić nawet. Ach, o, mogę cię przekazać? Ja mam trochę złomu. A zobaczmy, podejdź do dam. Zombie, który został przez ciebie powalony lub znokautowany i naciśnij F. Okej, okay, to zobaczymy. Okay. A to spróbuję cię... Złom. Ja dostałem... A, to jest zepsuty hełm. Czy ja czy mogę można połodzie... przekazywać sobie, nie? Bo to... No. Już myślałem, że coś zepsułem. Znaczy... Czemu? To ja nie widzę menu jakoś? O, jest skrzynka, znalazłem. Spróbuj coś przekazać. A nie, to chyba takie jest dziwne menu, bo myślałem, że to zakrywa. A ja to nawet skrzynka nie wiem, by nam się przydała. Jakaś, tu jest jakaś w ogóle ta? Jakieś menu? Jest nie widzę, mogę kliknąć. No, ja mogę kopnij. Podzielić. Mogę cię kopnąć. Mogę połączyć, ale nie widzę jeszcze opcji wywal, nie? Z ekwipunku. No jest,
A upuść, ja jest tutaj, dobra, czekaj, wezmę podziel i upuść, może to zadziała. Tylko gorzej, jak dobra. Upuść, to będzie wywalenie wszystkiego. No trudno, no. O, leżę, 5 złomu. Opatrz, no, yeah. No to działa. Skąd ty tego złomu zebrałeś tyle, kurka? Podnosiłem z każdego martwego. Podejdź do zombie, no to teraz tak, leży tu jakiś martwy? Główna mechanika gry teraz będzie testowana. Mnie stać tylko na jedno hakowanie. Tu ktoś leży, ale już chyba zgnił za bardzo. To co, ty bierzesz jednego, ja biorę jednego. Pytanko, czy idzie obracać no. Widok gry? Nie, nie znalazłem jeszcze takiej, nie znalazłem jeszcze takiego kursora. Takiego, nie, dobra. Nic nie idzie, wszystko myszka to ataki. Dobra, leży powalony. No a zabiłeś go chyba. Ale to jest zepsute. A to mam pięściami powalić? No nie F. Wiem, no zabiłeś go. Press F, to załóż hełm, nie zadziałało. Bo czekaj, bo to jest też jakaś, może nas wprowadzą do tego. No. Bob's Arcade P-89-5, the social distancing zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. Się coraz bardziej zaczyna podobać. And that is it. First with the spikes and your zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Free hugs. Czemu hugs nie jest przez Z? Ale chyba potrzebowałem takiego głupiego humoru, nie? To w tym co wszystkim. To jest za gra? Co ty mi każesz grać po prostu, powiedz idzie mi? W mobilki. Ty wymyśliłeś? Gdzie skąd są te zombiaki? To? Miało być gorzej w nocy, a jest lepiej. Można chodzić... O, dobra, mam kogoś. Dobra, ja patrzę. Ale dużo ich mam. Masz tak, kogoś, ty widzisz, ile tu ich jest? Bo się zastanawiam, jak powalić. A, dobra, jest F. Jest E, dobra, F. I co? Dobi? Ej, mam tylko złapi dobi. Mam, złapane. Dobra, założyłem też. To co, wracamy do Boba z nimi, czy ratujemy ich? Czekaj, bo czekaj. On tu spacz bije. A już nie atakuje mnie, okej. Okay. Patrz jak biegną, czekaj, patrz, jak biją! To... Ja bym drugiego też wziął. A, podarty materiał i złom. Super. A jak go ujeżdżać teraz? Właśnie, dalej nie wiem, w jaki sposób udało nam się ich ogłuszyć. Znaczy, po prostu a czasami, jak jest, mają mało zdrowia... O, zobacz. A, bo kłótę wykazuje. No, kolejnego zabiłem. Może na pięści spróbuję pobić. Znaczy, jak on leży na ziemi, to F naciskasz, tego co zauważyłem. Ale, no a właśnie teraz... z tym pierwszym się udało. To nie wiem, czy jest jakiś limit po prostu był? Cyk. O, nie możemy kolejnego wziąć, nie? To może tylko jednego tu na może moment. Jednego się da, no. Znaczy ja nie mam więcej tych mechanizmów, więc... A, ja mam jeszcze jedną czapeczkę. Ale w ogóle jest to... życie tego zombiaczka przy nas, jest. Nie? I poziom jakiś. Zerknij sobie... Aha, nie mam jeszcze odblokowanej tej zakładki z zombiekami. Więc jeszcze nie teraz. Zakładka. One się jakoś różnią, czy mamy dwa takie same? Właściwie tak w sumie... Tak... Chyba wzięliśmy takie same. Ale piękne jest to, że zakładasz mi hełm i nagle oni zmieniają ciuchy. Czekaj, zatrzymaj się z twoim. A nie, myślałem, że dziewczynę wziąłeś jakąś czy coś. No, chyba wyglądają identycznie. No, ale tak to przez to, że ruszyliśmy na tych samych, no to tak. Możliwe. Dobra, Bob, tłumacz o co chodzi, co dalej? Co z nimi robić? Well, not bad, right? This zombot will follow you everywhere, but... If you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Chciałbym zwrócić uwagę na słowo raczej. No to większość chyba takich. To wszystko teraz jest tak. Takie. Rozkaż zaatakować. Boba zaatakuj. I co? Nie atakuje ja Boba. Q, ale nic się nie stało. No, tylko podszedł do tego miejsca. A dostaliśmy już te o mamę, zomboty. I można już go drewienko wyposażyć w trochę rzeczy. No to zobaczmy, co i to patrz, tam jest. I patrz, coś pod ciebie, co masz... O, ucieczka. Oddalaj się o, od największego zagrożenia. O, można zmieniać kolory. Ty, to no. Moje będą niebieskie, okej. Okay. Ja co mogę? Hełm zmienić tylko, taka śnieżynka. Ale zobacz ile oni mają tam opcji, tak? To jest poza walką w walce opcje do zrobienia, no, do użycia. No, właśnie można im dać palkę to mi się nawet. Podoba, nie? Że ty, a co jest? Aktywuj? A, aktywuj obiekty. Przestrasz, dokonaj samozniszczenia. A co dokonaj samozniszczenia?
Czemu są? A, w walce. To musi być ciekawa opcja. A chyba, że taki kamikadze w ten sposób do tego podchodzą. Poza walką masz mnie uleczyć. O, tak sobie o, kliknę. O, też właśnie widziałem. Jakieś hakowanie przechwytuje zombota, gdy masz słuchaj, za dla mało. Ciebie to jest pierwsze, ucieczka, tylko od góry no. Najważniejsze. Poza walką ucieczka, w walce ucieczka. I to byłoby twój zombot. Zdecydowanie. O, leczy mnie. A to jest tryb eksperta. Ło, ty jeszcze masz taki bardziej zaawansowany tryb eksperta. Nie wiem, czy widziałeś. Tryb eksperta? No, możesz jeszcze bardziej rozwinąć tę opcję. U góry, lewy górny róg. A, jest. Menu. Aha, o panie. No. Jeszcze masz jakieś dodatkowe opcje. Dobra, ale to później będzie się sprawdzał. Dzień idzie. W sumie jaka jest jeszcze misja przed nami? Porozmawiaj ze strażnikiem? Mieliśmy wrócić do tego gościa na początku, pamiętasz? No, bo mieliśmy sobie zrobić boty swoje własne. Trochę jak Pokemony to są, kurczę. No, jak Palwordy, tak? Ominęło mnie. Żeby być na bieżąco, Palwordów, może być. Ale to jest aktywuj coś jeszcze. No właśnie, ja już to aktywowałem i chyba mamy szybką podróż dzięki temu. Aha, okej, aktywuj, to są te. Okej, dobra, wiem co to jest. A tu aktywuj pułapkę, ja myślałem, że szybką podróż aktywowałeś. Czekam na ciebie w mieście, przyleciał ze mną. Chętnie to zobaczę, jak to wyglądasz. W studnie. No, ale zaraz zobaczysz, jak ty wyjdziesz. Cyk. No cześć. I szukaj kumpla. No. Lubię tę grę już mi się podoba. O jest. Ale dobrze, że możemy kolorystycznie nawet ich oddzielić. To jest fajny pomysł. Tak. Oj, a tu... Czekaj. Wow! Czemu tu? Jee, no jaka infestacja! Atakuj! Ku! Pewnie o to chodzi, żebyśmy odbudować. Może to będzie nasza baza później. O, kolejny awans, jeszcze nie wykorzystałem go. O kurczę. Ja też nie. Ale żyje jeszcze mnie nic nie zaatakowało. Ale jak moje zombie... Jak te nasze zombie są tutaj potężne. Jaka tu jest kawalkada tego? Ale to celowanie jest dziwne, muszę powiedzieć. Zmieniaj strój swego zombiaka w końcu? Nie. A, dobra, jest. Jest niebieski. To skąd jest na żółty? To chyba tutaj miejscowy, tak? No chyba miejscowy, tak. No. Zastanawia mnie historia tych zombiaków. Dlaczego je na żółto ubierali tu w ramach tej osady? No bo żółty kojarzy ze słońcem. Albo z sikami. Może dużo siekają. And the gate won't close without electricity. Ach, myślę, że nam toporek jakiś dadzą czy coś. Chociaż tu leży topór, a podnieść nie mogę. Przejść do kraty umiejętności, aby podnieść poziom zaawans... Aha, karty, krata. Włącz generator w ogóle mamy włączać? No, czekaj, zaraz odpalę, tylko wezmę, umożliwia ożywienie znaku, to wezmę te, wstań, idź, zobaczę, punkt wydam. Ja sobie zostawię jeszcze te ulepszenie na spokojną analizę, co tam jest, bo jest tego bardzo dużo. Gdzie mam patyki? Co, potwierdź? 5? Press the button. Close the gate. We can't let any other wild zombies get in. To jest chyba pierwszy survival z taką ilością cutscenek. No, co chwila cutscenka. Przy każdym znaku zapytania cutscenka. I zaraz znowu cutscenka, chciałbym zauważyć. No, gadamy. Dawaj. One less. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Czyli wygląda na to, że machaniem kijkiem to zaraz się skończy tutaj. No, ale to będzie może potem broń palną też mieli, tak mi się wydaje. Dystansowo. Jakieś łuki, kuszek tam mówiłeś. Ciekawostka. To jest gra od twórców How to Survive. I How to Survive 2. To chcesz zachęcić tytuły. Czy zniechęcić? Bo nie wiem, którym. Chciałem zachęcić, bo pierwsza część była dobra, ale dwójka była strasznie słaba. Zjechana była strasznie. I tutaj było zawsze to też takie nasze delikatne zastanowienie. O, ile tutaj ich idzie? Czy dwójka będzie... Czy tak jak dwójka będzie Paradise, czy będzie lepsze? Ja myślę, że dla osób, ciekawe. Które pamiętają tamte tytuły, no to widać podobieństwo, więc ja mam wrażenie, jakby oni wykorzystali ten sam silnik wręcz, no to...
Czy reskin? Atakuj łabędzia, czekaj, bo moi zombie atakują jakiegoś łabędzia. A to bez strzelania da radę? Nie, no już chyba patrz, nie. Chodzi jeden strzał. Dobra, może to dla strzelca będzie. Widzisz tarczę? No. Topi. Kurde. A w ogóle ta gra jest 18+. Tak? Czemu? Nie wiem. Czekaj, cel zombie 25%. Tak, podniosłem to? Coś, no. Tak jakby szło ich ubrać w to. Wiesz co, albo jakieś tutaj bonusy zdobędziemy za to. Chyba przejście siodło będziemy. Dla zombie 25%. Dobra, słuchaj, to są schematy prawdopodobnie. Schemat na siodło dla zombie, schemat dla cel dla zombie, skoro dostajemy takiego, razem, nie? To faktycznie, no, bo jeszcze nie odkryliśmy budowy bazy. No właśnie, myślę, że ta przyszłość serii to mocno będzie zależała od tego, jak ta budowa bazy jest rozwinięta. Oj tak, przynajmniej w moim przypadku. No. Piąty to poziom będzie... mamy. Nie mogę podnieść kolejnego tam. Dobra. Chyba jest ratuję twojego zombiaka. Bo wiesz, niech siodło on idzie zombie. Tutaj. 50%. Siodło zombie 75%. Jest! Mamy to! A to w ten sposób, ja myślę, że to 25%, że to jest jakiś bonus 25%, a to... Nie, że to jest dobra, jedna rozumiem, czwarta. Tak. Cel zombie 75. Widzisz, mamy coś takiego jak otwórz menu W. Chcesz to? Dobra, patrzę, no. I jest siodło. Na niego? A jest siodło. Przeżyj na nowo dni chwały, używając zombota jako swojego wierzchowca. No o idę. Nie! Zobacz to! No jak nie. Szybko! Jak szybko! Jak popyla na samo... Ale zobacz, gra od samego początku daje nam już wierzchowca. No, lepsze niż Palworld. No. Użyj kart umiejętności, aby podnieść poziom. Już podniosłem raz. Gro, odpuść mi. Jak zejść? E. E? Albo nie. Ku też nie. Nie wiem. Nie wiem jak zejść. Na spację. Na spację. Jaki spacja? Skok. No. Ale... Coś do mnie strzela. Strzelił do mojego... O kurczę, tak, jaka cecha, która to odpaliłem. You're looking for a weapon? Good timing. My zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off. Dobra, proste zadanie. Chora wizja. Tutaj są jakieś, dobra. Mój ziomek żyje. O! Możesz wydać polecenie, atakuj. No bo najgorzej, że... Tak, w sumie przyda się. Najgorzej, że wbiłem tutaj do nich. To jest nasza baza przyszła, coś czuję. Mówisz? Odporni są, kurde, coraz odporniejsi. Uuu, patrz, pistolet! No, mamy. Ale to nie wiem, czy to schemat tylko? Nie, mam coś gdzieś, tylko... Nie, to pistolet chyba. Dobra, jest broń. Nie mam gwoździ jedynie. I'm done with that brainiac and his newfangled technology. To za późno. Ale czym on mnie leczy, ten zombiak? To mnie ciekawi. Podchodzi i czymś mnie smyra. Co? Wampirę. No faktycznie coś daje, no. Bob's Archives P-21-1, the high score zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with a zombie target and an air pistol. Then order it to use its weapon while in combat. And that's it! While the zombies try to hit the bullseye, it's your zombot who's trapping them! Mamy schemat tej tarczy już? Nie mamy jeszcze schematu tarczy. Kurczę, zabrakło. Działaś w ogóle te okularki na koniec? Tak, cały ten układ. Ta gra jest chora. Oddaję mu aby broń. Aby wytworzyć amunicję jest jakieś u mnie. Czekaj, to może ja zabiorę mu broń jednak. Masz kijek. Bełt i strzała amunicja. Jest do zrobienia, słuchaj. A czyli tak, gwoździarka jest chyba. A pistolety pneumatyczne jest też coś. Nie, cały złom zużyłem, a ja chciałem tylko sztukę zrobić. A możesz wybrać, no. Patrz, strzelają do nas, uważaj, strzelają. Zrobię 20 sztuk. Dobra, ja też mogę strzelać. W co mam strzelać? Można w nich. Co, strzelał? No. Strzela, faktycznie, jakieś takie kijowe to strzelanie jest, powiem ci. Tak, gdzie jest mój niebieski zombiak? Takie za dzieciaka na odpustach pod tym sprzedawali. Ty! A wskrzesz, tutaj, patrz jak leży, no. A ty mogłeś go wskrzesić? A wskrzeszam go wciąż. Na odpustach takie pistolety na kulki, jak sprzedawali pod kościołem. No to mi się z tym kojarzy.
Z tym mi się skojarzyło. Teraz mam 4 spluwy. Dobra, to mogę... A co musi mieć amunicję w takim razie? O, może ząbek nie musi mieć amunicji. No. Przestrasz, sprowokuj. Jeszcze mieliśmy mu atak jakoś odpalić, a nie wiem jak. No tam było uses, znaczy użycia trzeba włączyć. A ten nie mamy domyślnie? Używać. Zomboty, użycie, ulecz. Trzeba zobaczyć. Użyj. A. Dobra, ale to nie, no to w walce niech używa. Co tu jest? Nowych tak. Wyrzucili. Gdzie? No w okolicy, to... A, no tak, bo my mamy przecież ten maszt wyłączyć, żeby nowi nie wyskakiwali. Tak, tak. Z drugiej strony to darmowe narzędzia jakby, nie atakuj. Patrzeć. Atakuj. A to trzeba zniszczyć, tak? No, to? No. No chyba pałką lepiej. Klikać na... A nie, to ja klikałem, że rozkazywałem. Zniszczyłeś, okej, może być. Jezu, metalowa pyta przeczytałem. Boże. Pogadaj z Pedro. A tu jeszcze taki, zobacz, taki jest taki ten. Zobacz, jest? Tutaj jest taki... No, patrz, aha, zbieraliście. Zbiera... Tak, tak, tak. I chodzi. Strzałwie zbiera. Użyj V-men hakowany w znalezioną broń. No to już jest wyposażony w znalezioną broń. No. Jeszcze ten cel by się przydał tylko gdzieś dorwać. Ale to śród nocnej ciszy będzie używać, czy nie? Właśnie. Mój nie używa, nie wiedzieć czemu. A dobra, używa. Strzela, czyli chyba sam sobie tworzy. Mhm. Dobra, ma to potencjał. Ma to potencjał. No ciekawe, gdzie będziemy te bazę budować. Mam wrażenie, że idealnie się ułoży, że tak... na moim odcinku będzie można budować. Tutaj tak ten obszar jakoś tak jakby wyglądał pod bazę, tylko wiesz, najpierw musimy zdobyć jakieś surowce na to, bo chyba, że wszystko ze złomu powstaje. Zakładam, że za chwilę będziemy nauczymy naszych ludzi. Ludzi, o przepraszam, znaczy, naszych zombie. Ludzi, to... Ty, a mogę ujeżdżać twojego? A zobacz, masz pozwolenie? Nie. Czekaj, on mnie leczy. Mów jest. Okej, no to mówię. Thank you, kiddo. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch and you won't be lunch. Rzeczywiście taki Project Zomboid. O, jedz deskę. Deska. Nie. Ale czekaj, czemu? Umiemy robić deskę i linę. Deska i lina się pojawiła. Napraw most. Ale to ile tych mostów mamy naprawić? Czekaj, bo napraw czy tam most, masz na dole? Most? Już widzę. Na dole nie? Masz... Otwórz menu hakowania, wyposażyć zomboty w... Aha. No tylko oni chcieli jeszcze tarczę, a my jako taka... Po tarczę trzeba wrócić chyba tam do góry na moment. Chyba trzeba. Nie, wiesz co, ja przeklikałem broni i się zmienia. A, znika. To mówisz, że raz jeszcze... Co tam jest na mapie? Napraw mosty do naprawy, tak? No. Czyli jednak nie mamy dojścia. Ja i te umiejętności próbuję mi wcisnąć. Martwe zomboty. To może zróbmy sobie przerwę na jakąś krótką analizę tych rzeczy, co? To może ten wierzchowiec też wezmę. Chciałbym kolejny poziom odblokować. Jest wielki finał. No. I tego typu możesz rzeczy. Się ukrywać w krzakach. Ciekawostka. O. A nie, można ukryć zombiaka w krzakach. Siebie nie. Nie. To ty tam jest. Nie, to chyba nie ty. Gdzie ty jesteś? No przy moście. Próbuję go naprawić. Potrzebujemy surowców. Potrzebujemy surowców. A ukryj się, faktycznie. Ale tu są te, to są źli po drugiej stronie. Może lepiej strzelać najpierw do nich. No nie wiem, nie ja idzie, na razie kurczę, na ten dystans. Ja się zastanawiam, jak mamy wytworzyć deski deskę. Mieliśmy robić. I co oni chcą na deskę? O Jezu, wytwarza się deskę z patyków? Co to za idiotyzm? No, nie jest to popularne rozwiązanie. A sznur? Ja zbiorę surowce może, słuchaj, co? A ile trzeba? Spokojnie, zbuduję most. A jest naprawa. A też mam wszystko. To co? A, postawiłem pierwsze. Masz wszystko? No. A ja też naprawiłem. To kto nam czekaj, za to trzeba zapłaci? Trzeba wiedzieć, czy nie mamy na przykład wspólnych surowców. No. A może? To było ciekawe. O! Pałka! Tutaj jest. Leżała na ziemi. Bo mamy ten. Wezmę sobie. Kolejny do zniszczenia chyba. Nie, bo ja mam 100 życia, to ja muszę się podleczyć zaraz jakimś bandażem. Ja mam 200. No ale to wiesz, ja jedę na ostro, na tych kolczastych. Okej. Okay. Kolczasty coś tu... pancerz, a to mój no. Biegnie. A mojego zbieramy. W ogóle nie było tutaj. Jak mój bandaż? Czekaj, bo... Wytwarzanie, no, no. Rób pałkę. Co? No, w sensie wytwórz. Mhm.
Nie, no ja mam ją gotową. Gdzie jest mój bandaż? A to mi też padła. Kurczę, a jeżeli się faktycznie dzielimy? Zbierz zasoby z masztów. Metalowa rura, metalowa płyta, gwoździe, zrób trochę desek 6. Okej. Okay. Wiesz co, a zróbmy test. Ja wytworzę deskę, powiedz mi, czy ty ją będziesz mieć. No. Wytworzę jedną deskę. A, mam teraz, no. Znaczy masz ją co? Na... Mam w menu, że jako zrobione nie ma jak w domu. W menu, czy na liście po prawej stronie? No na liście zadań, no właśnie o to mi chodziło. No, no. Dobra, czyli jest wspólny. No to dobrze. To czekaj, ale to czemu mi nie policzyło tych wcześniejszych desek? Ja użyłem 6. też tych desek do mostu. A może, wiesz co, może ty użyłeś po prostu, jeżeli mamy wspólny ekwipunek. Znaczy jak ja wytworzyłem liny i deski, to tak ty kliknąłeś i zbudowało, no. A gdzie idziemy teraz? Chyba musimy jeszcze jakiś taki słupek jeden zniszczyć, bo masz tę część z masztów. A tam jest przejście? Ale most jest do zbudowania, mamy chyba, nie? Czy? Nie mamy surowce. Myślę, że tu przejścia nie ma. Trzeba zrobić jeszcze dwie liny. O, a tu jest przeciwnik! No. I pyk, jok, dostał po ryju. To egzekucja? Wiadro z głowy spadło. Jak mam naprawić? Nie jedź, kurczę, chciałem naprawić. Czekaj. Co to? Co? Wiadro. Wiadro zdobyłem. Może będzie jakieś... Może wiadro na głowę? Na przeciwnika? No. Na mam most do naprawiania, patrz. Czyli jednak miałem surowce. Bożej. No. Synchro. A trochę daleko. Ale wiadra można zbierać im z głowy. Tu jest do zniszczenia, zobacz. Tu masz? Była ta wieża do zniszczenia. Tak. Tutaj. Oj, ale coś szybkiego biegnie za nami, to ten hałas, o którym mówili. Możliwe. Metalowa ja cały czas mam wrażenie, że jest napisane jedz. I mam ochotę zjeść tego zombiaka. To samo miałem przed chwilą. A tam jest strefa polowań. A, wypij? To chyba nas... O! The fuck? Co to poprawia? No nie wiem, nic. Też piję. Patrz, i zrobiło się trochę chłodniej nam, czyli chyba jest jakiś cykl tam światowy, dobowy, no. Tak. O, jak dostałem z jak tych gwoździarki? Jak to dostałeś w ryj? Gdzie w ogóle poleciliśmy? To nie musieliśmy iść nawet. Chyba nie, ale mamy kolejny maszt. O, zwykła wiatrówka. Ładnie. To można wziąć. Kolejny awans. Dobrze. O. Bo też metalowa płyta. Jeszcze jedna metalowa płyta i mamy to. Wiesz, gdzie co, jest to jest wiatrówka, no. No właśnie, czy ta wiatrówka, można jakoś ją wyposażyć? No, w inne te można sobie odpalić. A na co ona jest? Czym ona strzela? To samo chyba. Nie mam surowców już na to. Wytwarzanie, a mi nawet proponują, żebym wytworzył śród. No to coś mam. Czyli śród, tak? Śród tak, tej tak. Ciszy dalej. Dobra. Ue, ale to ma tak, to jest taki bardziej... Co to jest? Ej! Chyba nie mam się je tam. No to się trochę wpakowałem, bo się okazało, że... To są alarmujące zombiaki. Chodź zobaczyć, bo stracisz super. Ich. No nie, co? Nie ma ciebie. Ile tego? Czekam specjalnie na ciebie. No co? Ale co? A jesteś blisko. No strzelam w nich. No widzisz tych strąbeczką? Tylko, że one wołają nowe, nie? Z krzaków. Znaczy ja widzę tyle, że strzelam shotgunem. Ta śrutówka to shotgun jest. Niszczę. Dobra, tedostwo. No w sumie warto, bo zaraz wyskoczą nowe. Ja nie wiem, o co chodzi z trąbeczką, absolutnie. No były takie z trąbkami zombiaki, o trąbka nawet jest. Właśnie kliknąłem ją. Zombiaki z trąbkami, które przywołały ten sam horde. Może prowokują jakoś albo chyba coś takiego. Chyba tak, chyba tak. To ten hałas, o którym mówił. O. Metalowa płyta jeszcze. No właśnie, potrzebna. Tylko tego nam brakuje. A co z tych trąbek? A idzie ich przerobić? Rozmontuj, co się stanie? Może będzie z nich metalowa płyta? Możesz rozmontować, co ale dużo złomu dają, o! To powiem ci, no to, to surowce, znaczy to no. Śród, tak? To te... Czyli te broń, o, broń 1, broń 2, broń też możemy rozmontować i jest. No to wszystko na złom się, póki co przerabia. Widzisz tutaj opcję jakoś, żeby to sortować? Nie. A jest. Gdzie masz tam? Takie małe dziwne ikonki, kwadracik a, i kółko. Tutaj, o kurde. W ogóle co za nazwa, w ogóle co za ikonka. Mnie bardziej zastanawia, czy widzimy tutaj cały już plecak i nic więcej nie będzie? A w wiadrę można nosić wodę, to może będzie kiedyś woda potrzebna jako surowiec. No. No właśnie, czekaj, to ja dam może budowa drugą bazy by wiatrówkę. Się przydała. Jak się daje wiatrówkę zombiakowi? Aha, tak. Ale no i teraz nie wiem, czy lepsza wiatrówka, czy ten pistolet, bo ten pistolet jednak miał taki większy zasięg jakby w tym wszystkim. No dobra, to mój może mieć wiatrówkę, a twój będzie miał pistolet, to będziemy jakoś rozróżniać. Dobra, gdzie idziemy? I tak chyba musimy wrócić do domu, bo tam mamy te dwa mosty jeszcze do naprawy. No, to na ten most bym się kierował najbliższy. Chyba to nas powinno A idziemy naokoło? Może? Jakoś tak? Możemy. Ja pojadę na ziomku. A co będziemy się... Mamy jakiś bonus do jazdy. Wierzchowiec.
Jak tu długimi świecą. No. A przeciwmgielne mają? A jest coś, chyba u góry tam widzę teraz. Czy jest homologacja na zombiaka? Coś tam pewnie jest. O, jest, dobra. A co to jest to? Coś znalazłem. O, z wiatraczkiem jakieś... A to nie jest szybka podróż na przyszłość? Ja nie wiem. Co to jest? A uderz nie wiem, co to jest. Ale był jakiś gość z wiatraczkiem przy mnie. Tak jakiś... na ryzyku. Ale na mapie jest narysowany ten znaczek, ale nie wiem, co to jest. Może później to będzie działać. Jakiś prąd trzeba odpalić. Ale mamy słupek do rozwalenia u góry. O, masz... Myślałem, że z trąbkami sam. What? Co oni tam mają? Trąbkę. Nie wiem, ale bije mnie mocno, skubany. Ja wziąłem sobie ten egzekucję w umiejętnościach, ale nie mogę jeszcze jej sprawdzić. Dzwon zombie, faktycznie. Dzwon zombie. Ile? Kurczę, po jednej metalowej płycie tylko wypada? Powinno więcej. O, tu chyba mamy tą podróż. Travel. No. Mhm. Ale ja bym zobaczył, jak pójdziemy na dół, to tam też jest jakiś ciekawy typ przeciwnika. To proszę bardzo, prowadź. Dobra, chodź. Kawałek dalej. A, odblokowany, bo to jeszcze trzeba kliknąć. No, okay. To warto pamiętać o tym. Tu jest też jakaś zepsuta rura, nie? A może idzie w nią uderzyć? To nawet na mapie jest, to może będziemy naprawiać te rury. A. Może będzie quest na naprawę. A może tu będzie nasza baza? Chodź gdzieś tutaj. Może możemy wybrać, gdzie chcemy zrobić bazę. O nie, jakaś ruda. Ale gdzieś tutaj był taki ciekawy typ zombiaczka. Podbił do nas. No tak jak wchodziliśmy tu na ten obszar. O, ktoś ma latarkę? Nie. Ja mam. O, ile tu jest? O, widzisz, nie mają takie o. Co? No takie wiatraczki mają, nie wiem, czy widziałeś już wcześniej, to u nich. No na plecach, nie widzisz? Patrz, jak podleci do ciebie, o, podleciał właśnie. O Jezus! Co to jest? Okej, nie widziałem tego wcześniej. Znaczy nie zwróciłem zainteresował uwagi, mnie że to jest wiatraczek. Zainteresował mnie tym, no. Wzmacniać. Ile pałek oni wszyscy mają tutaj? No, tylko zaraz pewnie 40%. Zawalony ten będzie, ekwipunek i tyle z tego. Będziemy się dzielić przedmiotami. Dobra. Ty, a właśnie, a zróbmy jeszcze jedną rzecz. No. Otwórz swój ekwipunek i powiedz mi, ile masz pałek i ile wiader. Ja nie mam żadnego wiadra, ale mam dwie pałki. Okej, czyli mamy swój własny ekwipunek, tak, o to mi chodziło. Tak. Dobra. Rozmontuję nawet. Pałka też na złom idzie. Wiesz co, tu niedaleko, a nie, to nie jest niedaleko, bo tak myślałem, że można by było fast travelem się do Boba przenieść i on ma obok siebie jeden most, ale drugi nie jest obok Boba i nie wiem, jak się tam dostać jeszcze. Chyba tu dołem trzeba by było spróbować. Ale widzę, że rzeczywiście to po 15 złomu leci po rozmontowanie tego wszystkiego. To chyba tak będzie wyglądało cały czas. Jak coś, to pojechałem na ten most na dole zobaczyć, czy jest ale przejście. Ale w sensie transportowałeś się gdzieś? A nie. Biegnę na tym naszym przyjacielu. A, tam. No dobra. To gdzieś że ty jedziesz na ziomku, to ty szybciej będziesz. Też jadę. Tylko problem, że my chyba nigdzie jeszcze drewna nie dorwaliśmy po drodze. Patyczki zbierasz, wiesz, patyczki, a patyczki to jest ten. No tak, mówiłem, że dziwne rzecz, że z patyków robisz deski, no bo w tej grze jest taka dziwota. O kurcze. Ale jestem pod wrażeniem, chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Że atakuje? Że ty grasz na padzie. No. Na klawiaturze myszce. Tak. No uznałem, że lepiej. Pamiętam, że w demku też tak grałem i z jakiegoś powodu było mi lepiej, ale nie wiem, czy przez to, że demko po prostu nie ogarniało. Przełączało się, czy były jakieś inne ku temu powody. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście na padzie może być problem z celowaniem. No, tak, żeby sobie... Nie mamy dwóch lin. Zrobisz, czy mam zrobić? Mogę zrobić. Zrobię od razu cztery może, żeby było na później. Napraw E. Może dopiero możemy w przyszłości nauczyć się na przykład robić siekierę, żeby ścinać te drzewa, bo przecież my nie mamy jak na razie O, jakiś ptaszor. Dawaj ptaszora! Ale to są ptaki zombie chyba. Krwawy ptaszor! Co to jest? Wyciągniemy? Złom 5. Tu wszystko jest na złom, nawet ptaki. Ktoś leży? A, wstaje twój. Już, ptak. O, patrz, jest skrytka tajna. No, to ja ją widziałem właśnie z góry. Złoty nóż Pedra. A podniosłem... A ty też dostałeś? No właśnie, mam. A masz w ekwipunku, czy nie? Mam. A. Zasób. Wspaniale wyważony nóż do rzucania wykonany z 24-karatowego złota z wygrywanego z Pedro. Może trzeba mu to oddać, to jest quest item. Chyba tak. Chyba tak trochę to wygląda. Aha, i tu ma dalej dojścia dalej. To możemy wracać koło Pedro, podrzucić mu to. Już myślę, że pytanie, jak tam z czasem? No zaraz będziemy dochodzić do finału. To wiesz, powitanie, to się zawsze tam trochę rozkręca. Tak. Chciałbym ten ostatni most naprawić i najlepiej to gdzie idziesz do tego mostu? No jeszcze przez Pedro, nie? Tam przeskoczyć do niego. Co? Bo Pedro był na dole. Ale zostaw Pedro, to do Pedro pójdziemy jak będziemy fast travel, zaraz jest obok, nie? A to dobra, to lecimy do góry. Mówisz, że może być fast travel gdzieś obok?
No, myślę, że będzie tu porozrzucany. To jak chciałeś most, to most zrobimy i będzie. Bo ta metalowa pewnie, pyta by mnie zadowoliła, żeby to już był koniec. Pyta cię metalowa zainteresowała? Tak. O! Cyk, ja zniszczę od razu te. Zastanawiam, jak później te bazy na tym świecie wyglądają. O, metalowa pyta, czas? Proszę bardzo. Tak, tak, tak. 9.11, to jeszcze tylko dwie i jesteśmy w domu. O, 9.11, ładnie. No. O. Co jest? Zobacz, jakiś charakterystyczny punkt widzę. No, ale czy przejście jest? A nie, gdzieś powinno być. Z czym ci się kojarzą wózki golfowe? Hmm? No, z jaką grą? Powrót, z survivalem? O, patrz, masz tego z trąbką, o którym mówiłem, ale uważaj, bo on hordę będzie ściągał. Nie, nie mogę przejść tu w ogóle. A, bo ja cię blokuję może. Dobra, nie, tu jest przejście po prostu. A tu nie było przejścia? Myślisz? Mówię. Co to za... Czemu ty dzwonisz? No. A bo on sprowadza więcej ziomków tak, teraz, tak, 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 właśnie to jest to, że hordę ale zwołują. Mnie gryzą. Wiesz co, ja chyba muszę spalić broń. Dobra. No jak masz strzelbę, to też w ogóle bajer tam to by był. Też masz śrutówkę. O, dwie płyty wpadły, a nie, jedna tylko. Płyty? Myślałem, że dwie, no płyta, metalowa płyta. Może będzie tu więcej. Znaczy, jak niszczymy te no. Dziadostwa, te alarmy, to chyba płyty to wpadają. To jeszcze jedna, bo ciekawe, a będziemy koło mostu w sumie. No jeszcze to, jedna. To możemy to zrobić. Zostałem w płytę, a propos. Właśnie zastanawia mnie, na ile później ta gra się jeszcze rozwija, tak, bo ten początek jest fajny, interesujący, ale czy dużo, początek dużo nie wykorzysta dzieje. Wszystkich motywów, żeby później ona się stała taka wtórna? Jest pyta. I mamy schron! To ja myślę, że zrobimy tak, zaraz będzie mały generator polsacik. Generator na drewno. Idą do nas. Zrobimy mały polsacik, naprawimy ostatni most w okolicy. Palisada, a, o! Taki polsacik, no. Polsacik. No to chyba odblokowujemy rzeczy broni. Do bazy. A? Tak. Tak, tak. Chyba możemy budować kryjówka budynki wszędzie. W wiesz co? Chyba nam dają do dowolność tego budowania. Chyba nie podchodzić. No, tak. Słyszysz? Są perspektywy na to. Ja bo walczę z kolcami. Kolczasty pancerz! To zaraz zdobędziemy to. Przeładuj. Dobij było. O! Ale nie zdążyłem. Mój leży? To mój leży? Kolczasty mój pancerz, jest. Ale to nie wiem. Mój... Niebieski jest... Niebieski stoi. Niebieski stoi. Niebieski pomarańczowe stoi. W bucie! Halo! Ty masz? Masz masz no mam jakieś reanimacje, inne rzeczy. Gdzie on jest? Pomarańczowy, wstawaj, złombocie. Co jest? Informacja o nim jakaś? Nic. Ale co, nie możesz go podnieść jednak? Nie. Chyba, że on tak leży w takim miejscu, że nie mogę go podnieść. A może oni mają rzeczy? Może teraz musisz zmatować życie? Kolejnego ziomka, to nie jest tak, że jeden ziomek na całą grę. A już się do niego przyzwyczaiłem. No cóż, w każdym razie tutaj kończymy nasz wstęp. Widzimy się o 16 u Staszka, gdzie wygląda na to, że zobaczymy, jak wygląda budowa bazy. Tak jest. I to jeszcze dziś, no właśnie tak jak zaznaczasz. I to jeszcze dziś. Dziś. I to jeszcze dziś. A kolejne odcinki to według harmonogramu, bo jakoś pewnie to z Enshrouded połączymy jeszcze i zobaczymy, tak jak się poukłada wszystko. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korlas. A także Zytaszek. Mógłby mi coś tutaj dać. Trzymajcie się. Hej, hej. Narka. Muszę kumpla znaleźć. Ty, ale mogę ujeżdżać twojego.